Hejka kochani rodzice i wszyscy pozostali, dziś zapraszam Was na szybki i prosty przepis na domowe lody, które będą zdrowe, bez konserwantów, bez zbędnych kostek cukru i bez barwników. Zapraszam! A co nam do tego będzie potrzebne? Jak widać, maliny, jogurt, miód i jakieś pojemniczki, do których będziemy nasze lody wlewać. Najpierw zaczynam od malin, ale wiecie co, to można naprawdę zrobić z każdego jednego owocu, jaki akurat lubicie. My z Wiktorią lubimy malinki i do tego dorzucamy jogurt. Następnie wlewam troszkę miodu. I wszystko razem ze sobą porządnie mieszamy. Kolejnym etapem jest przelanie masy do pojemniczków na lody. Ja akurat mam takie w kształcie rakiet, statków kosmicznych, no bo jak wiadomo i Wy już też dobrze o tym wiecie, Wiktoria uwielbia kosmos, więc i także uwielbia takie lody w kształcie rakiet. No jak widać, masa jest taka gęsta, przelewamy ją właśnie do pojemników. Jeżeli szukacie takich pojemników, to wiem, że dostępne są w Ikei, bardzo dużo zawsze, co roku są takie pojemniki. Ja swoje dla zainteresowanych zakupiłam w TJ Maxie. Następnie nasze lody chowamy do zamrażalnika na ładnych parę godzin. Jeżeli nie macie takich pojemników, wystarczą pojemniki na kostki do lodów i drewniane patyczki. No i tak się przedstawia efekt końcowy. Wyszła nam piękna rakieta i zobaczmy, co na to nasz ekspert lodowy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. My się już z Wami żegnamy i życzymy smacznego!